Cześć, z strony Tekilka, witam Was wszystkich w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj przed nami świetna opak, tom czwarty od Akumy. Tak jak wspominam ostatnio, tego tomu recenzje będą ze spoilerami, także przykro mi, jeżeli ktoś nie czytał jeszcze mangi albo nie lubi spoilerów. No niestety już nie dam rady mówić o tej mandze bez nich, więc no cóż, przykro mi. W tym tomiku dużo czasu poświęcimy Urisugiemu i jego problemom ze znalezieniem odpowiedniego pornosa. Dlaczego jest to aż takie trudne? Ano z tej przyczyny, że tutaj w 99% przypadkach kobiety pokazane są jako te dominujące, górujące nad mężczyznami i to one przejmują inicjatywę w sypialni, a biedni chłopcy muszą się na to wszystko zgadzać. Urisugiemu się to nie podoba. Pragnie zobaczyć sytuację, gdzie to kobieta jest tą uległą osobą na dole. Niestety nie jest to takie proste i chociaż Urisugi ma do dyspozycji Kanzaki i Kawashime, które bardzo chętnie zgadzają się na pójście z nim do łóżka, to jednak od czasu do czasu wolałby przejść na robótki ręczne, co niestety jest utrudnione przez to, że nie może znaleźć odpowiedniej inspiracji. Skoro już jesteśmy przy Kanzaki i Kawashime, to co słychać u naszych naczelnych zbereźnic? No cóż, Kanzaki niestety nie ma żadnej osobnej historii w tym tomie, ale za to Kawashima jest pochłonięta swoim nowym ulubionym zajęciem, segregacją i katalogowaniem do różnych folderów swojej zboczonej kolekcji. Czy to zdjęcie, czy filmik, czy coś animowanego. Kawashima postanawia, że raz na zawsze zrobi z tym porządek, co biorąc pod uwagę ile tego wszystkiego ma, nie będzie takie łatwe. Oprócz tego w tym tomiku mamy takie historyjki jak zabawy na śniegu połączone z lepieniem genitalii, wspólne spędzanie świąt w gronie koleżanek połączone z wymianą prezentów oraz wyjazd Urisugiego do domu rodzinnego, gdzie ktoś zaczyna podejrzewać, że może nie jest on tym Urisugim co dawniej. Rozwalił mnie również dodatek odnośnie sutków. No, to było zabawne, muszę im przyznać. Tomik czytało mi się przyjemnie, chociaż uważam, że z dotychczasowych ten był najsłabszy. Ichikawy mieliśmy tutaj naprawdę bardzo mało, a przecież to ona jest główną bohaterką tej serii. Fajnie, że poznaliśmy bliżej koleżanki ze szkoły, zwłaszcza Amamie, która jest mega urocza i którą bardzo polubiłam. Jeżeli chodzi o kreskę, to jest taka sama jak zawsze. Tutaj przyczepić się nie mogę, emocje i zbierać na rzeczy wyglądają naprawdę dobrze. No nic, pozostaje czekać na kolejne tomiki, jestem ciekawa, co twórca jeszcze wymyśli. Jeżeli czytaliście mangę, to dajcie znać, co sądzicie o tym tomiku. Ja Was zapraszam do komentowania, jak wam się podobało. I cóż, trzymajcie się, pa pa!